powszechnym przekonaniu bitwa pod Tannenbergiem łączona jest przede wszystkim z Mazurami. Tymczasem w teatrze wojny znalazło się wiele warmińskich miast i wsi. Takim miastem jest bez wątpienia Biskupiec. W tym warmińskim grodzie już 22 sierpnia, jak w wielu mazurskich i warmińskich miastach, ludzie zaczęli słyszeć o tym, że wkroczyła wielka armia Samsonowa na teren Prus Wschodnich. Razem z jej wkroczeniem zaczęły krążyć plotki o tym, jak zachowują się kozacy. Mordują, palą, gwałcą. Dlatego też, kiedy pojawiły się w tym mieście fale uchodźców, mieszkańcy Biskupca wyruszyli razem z nimi, aby chronić swoje rodziny, chronić swoich bliskich. W tym czasie, gdy generał Martos ze swoim 15. korpusem zdobywał Nidzice, to generał Klujew z korpusem 13. wkraczał na teren Prus Wschodnich i zajmował Wielbark. 23 sierpnia, gdy toczyły się walki pod Łyną i Orłowem, oddziały Klujewa dotarły do Jedwabna. I tam miało też miejsce zdarzenie nie do końca wyjaśnione, związane ze spaleniem miejscowej gospody. Gospody potężnej, należącej do miejscowego karczmarza Juliusa Posa i jego spadkobierców. Podobno rosyjscy żołnierzy odkryli w piwnicach gospody ogromne ilości wina. Skorzystali z tej przyjemności i w efekcie niechcący zapruszyli ogień, który strawił całą gospodę. Na nic zdały się wszelkie próby zatrzymania mieszkańców, uspokojenia ich, aby zostali w swoich domach. Kiedy 25 sierpnia z Biskupca uciekła administracja oraz urzędnicy, nic nie powstrzymało już mieszkańców przed tym, aby stąd pierzchnąć. Z 5,5 tysiąca mieszkańców w Biskupcu zostało zaledwie 300 mieszkańców, którzy zostali w swoich domach. 25 sierpnia około godziny 10 rano pojawiły się w mieście pierwsze oddziały rosyjskie. Do godziny 12 do południa całe miasto zostało zajęte przez Rosjan. 40 tysięcy ludzi. Szósty korpus rosyjski, dowodzony przez generała Błagowieszczeńskiego, nie mógł zatrzymać się w tak malutkim mieście, w wąskich uliczkach, w niewielu placach, które w tym mieście się znajdowały. Dlatego też oddziały po krótkim odpoczynku wyruszały dalej, na północ, na spotkanie z generałem Rennenkampfem. Ten manewr rosyjski przypomina takie uderzenie potężnego niedźwiedzia, który zadaje dwa potężne ciosy z lewej ręki, z prawej, ale leci za tymi ciosami i przewraca się o własnej nogi. Rosjanie zakładali, że armia niemiecka rzeczywiście zacznie uciekać. Po zmianie dowództwa armii niemieckiej z bojaźliwego generała von Plitwica na bardziej bojowego generała Hindenburga, a jeszcze bardziej bojowego generała Ludendorffa, wsławionego bitwą pod Liège, armia niemiecka przyjęła troszeczkę inne zadanie. Generał Moltke w sumie z pułkownikiem Hoffmannem opracowali plan wyeliminowania najpierw jednej armii. Odwrotu armii niemieckiej, którą zarządził generał Plitwitz, nie dało się już zawrócić. Skierowano więc wojska 8 Armii przeciwko 2 Armii generała Samsonowa. Generał Błagowieszczeński, który jako jeden z pierwszych przekroczył granicę Prus Wschodnich, niemalże bez walki zajął Szczytno, potem Dźwierzuty. Biskupiec był kolejnym miastem na jego drodze. Generał Błagowieszczeński i jego szósty korpus dążył do spotkania z armią generała Rennenkampfa. Jednak był spóźniony o jakieś dwa dni. Kiedy 20 sierpnia doszło do pierwszych walk pod Gąbinem między Rosjanami a Niemcami, armia generała Samsonowa dopiero przekraczała granicę Prus Wschodnich. Dlatego też, choć spóźniony, generał Błagowieszczeński, widząc praktycznie brak oporu na swojej drodze, był przekonany o zwycięstwie. Nie wiedział, że już kilka kilometrów dalej czeka na niego potężna niemiecka blokada. Tutaj przygotowano właśnie zasadzkę w rejonie Olsztynka, Olsztyna, Biskupca. Tam ulokowały się korpusy niemieckie, najbardziej na wschód generała 17. Korpus generała Mackensena, bardziej na zachód 20. Korpus generała Scholza, również 1. Korpus rezerwowy generała von Bellowa. Wszystkie te korpusy armijne przygotowały zasadzkę na generała Samsonowa. Trzeba było tylko tą zasadzkę wykończyć i do tego potrzebny był 1. Korpus, który miał zamknąć drogę odwrotu generałowi Samsonowi od południa. Stąd jego przekierowanie na teren Działdowszczyzny i atak na wschód. 26, 27 to już mamy to uderzenie
tego potężnego niedźwiedzia rosyjskiego, czyli tych dwóch korpusów rosyjskich, na Biskupiec i na Olsztyn, przecież Olsztyn zostaje zajęty, i w ten sposób armia Samsonowa ulega rozciągnięciu. Jednocześnie przechwycone meldunki rosyjskie, że są okropne, słabe morale armii, brak wyżywienia, brak aprowizacji i wręcz brak łączności. Poza tym meldunki rosyjskie podawane drogą radiową bądź odkrytymi tekstami, no, powodują, że informacja jest tutaj przez stronę niemiecką przechwytywana bardzo precyzyjnie przez kryptologów, przez matematyków i bardzo szybko przekazywana do dowództwa i do poszczególnych oddziałów. Szósty korpus rosyjski, który wmaszerował do Biskupca, ze względu na wielką ilość żołnierzy, musiał przemieszczać się dalej. Po krótkim wypoczynku w mieście żołnierze maszerowali dalej na północ. Nie wiedzieli, że naprzeciwko nich maszeruje 17 korpus niemiecki dowodzony przez generała Mackensena i pierwszy korpus rezerwowy dowodzony przez generała von Below. Te dwa korpusy niemieckie dostały zaledwie kilka godzin wcześniej rozkaz, aby skręcić ostro na południe i wyjść naprzeciwko właśnie rosyjskim żołnierzom nacierającym w kierunku Biskupca. Do pierwszych starć między Rosjanami a Niemcami doszło w miejscowości Lutry, położonej niedaleko od miejscowości Biesowo, w której właśnie jestem. Tu w Biesowie miał siedzibę sztab 4. Dywizji 6. Rosyjskiego Korpusu, dowodzony przez generała o ciekawym nazwisku Komarow. Komarow zlekceważył wojska niemieckie, które spotkał na swoim czele. Myślał, że są to jakieś oddziały osłaniające odwrót niemieckich dywizji, które uciekały spod bitwy pod Gąbinem. Nie wiedział, że naprzeciwko siebie ma potężny 17 korpus, oczywiście wycieńczony walkami z Rennkampfem, ale jednak było to prawie 40 tysięcy ludzi, którzy stanęli do walki. Również kiedy usłyszano, że z zachodu nacierają jakieś niemieckie oddziały, Komarow zlekceważył tą wiadomość, myśląc, że to są również tylko jakieś oddziały osłonowe. W ten sposób jego oddziały stanęły do walki z potężnymi dwoma korpusami, pierwszym korpusem rezerwowym i 17 dowodzonym przez Mackensena. Do wielkich walk doszło w okolicy Jezioran, miejscowości Lutry, ale również wielkie walki toczone były w okolicy malutkiej wioseczki o nazwie Zerbuń. Jesteśmy teraz akurat na skraju wsi, z której widać panoramę tego miejsca, do którego doszło, tutaj dostarczyć tych dwóch armii. Tutaj widać kościół w Biesowie. To było takie miejsce, w którym stacjonowała rosyjska armia, dowództwo rosyjskiej armii, które od strony Biskupca próbowało wedrzeć się na terytorium Prus. No i skraj tej panoramy, czyli od strony Lutr, Bisztynka, w tym miejscu spotkały się te armie. W dolince, tutaj praktycznie na całej długości tej panoramy, rozciąga się jezioro tej Stymy. I to było to miejsce, które, znaczy jezioro miało wpływ na przebieg tych bitew tutaj, ponieważ dwie armie próbowały jakoś tam obejść je. Generał von Below oszczędzał swoich rezerwistów. Postanowił, że nie ruszy do ataku, dopóki artyleria 17 Korpusu nie położy swojego ognia na pozycjach rosyjskich. Około południa generał Mackensen, dowodzący 17 Korpusem, wydał odpowiednie rozkazy i Rosjan zasypał grad niemieckiej artylerii. Wtedy też Below wydał swoim żołnierzom rozkaz do ataku i tu z okolic Zerbunia wyruszył pierwszy korpus rezerwowy, jak i oddziały Landwehry. Największe walki, najbardziej jakby spektakularny moment bitwy pod Zerbuniem dokonał się w okolicach Żwirowni. Na ściętych ścianach tej żwirowni, niczym na jakichś pradawnych szańcach, Rosjanie umieścili swoje karabiny maszynowe i stamtąd prowadzili ogień do nacierających żołnierzy niemieckich. Niemcy zorientowali się, że padają ich oficerowie, że wielu kolegów padło już w boju, dlatego też zalegli w kartoflisku i próbowali wypatrzeć, gdzie są stanowiska rosyjskie. Te tereny wokół Zerbunia są bardzo pagórkowate. Ciężko jest tutaj rozpoznać pozycję wroga. Ciężko było też o jakiekolwiek rozpoznanie, prawda, w tym terenie, gdzie toczyła się już walka. Tutaj była żwirownia, no i Rosjanie wykorzystali to miejsce jako taki właśnie szaniec, gdzie mogli okopać się i ustawić artylerię.
No i dosyć długo tutaj się bronili, tak? Ostrzeliwali niemiecką armię. Na żółtym piasku, na ścianach tej żwirowni znalazły się małe czarne punkty. To były właśnie stanowiska karabinów maszynowych, które strzelały do niemieckich żołnierzy. Po wystopowaniu tej pierwszej niemieckiej szarży landwerzyści założyli bagnety na swoje karabiny i przy dźwięku werbli, przy okrzyku hurra, ruszyła potężna szarża na rosyjskie stanowisko. Oczywiście próbowano też Rosjan okrążać. Za wielką cenę, za cenę wielkich strat zginęło wielu oficerów, podoficerów, zginęło też wielu prostych żołnierzy, zdobyto te rosyjskie szańce. Leży tutaj 191 niemieckich żołnierzy i 154 rosyjskich. Listy poległych są znane, więc łatwo można ich zidentyfikować. Rosyjskich może trudniej, ponieważ jest tam mogiła anonimowa jedna. A Niemcy, jak widać, tutaj praktycznie każdy z imienia, nazwiska na tabliczce funkcjonują. Bliskość pewnie tego szańca rosyjskiego spowodowała, że tutaj jakby ich najwięcej w jednej chwili, tak, zginęło. I na jednej z tych tablic właśnie udało nam się znaleźć taką informację, którą zamieściliśmy, że Niemcy nie szczędzili amunicji, a Rosjanie ludzi. We wszystkich tych miejscach, gdzie prowadzono zacięty bój, znajdują się dzisiaj albo pamiątkowe głazy, albo cmentarze. To w sumie w pewnym sensie anegdota. Historia zasłyszana od pana Lękała, warmiaka, który tutaj został po wojnie. Lata bodajże 50. Dzieciaki grają w piłkę, bawią się w tym miejscu. Nagle znajdują kamień, na którym jest wykuty po niemiecku napis. Mieszkańcy się schodzą, sprawdzają. Okazuje się, że jest to informacja o tym, co się tu wydarzyło w 1914. I jedyny moment, w którym wszyscy mężczyźni z tej wsi, już Polacy i Niemcy razem, warmiacy, razem robią coś wspólnie dla wsi. Postanawiają umieścić w tym miejscu krzyż, który za własne fundusze, zamówione drewno w Tartaku w Wipsowie, stawiają. No i każdy jakiś tam pomysł swój wdrożył i stanął. Na koniec, kiedy już stanął, okazało się, że jest mały błąd. Brakuje literki E. No ale tak postanowili zostawić i jest do dzisiaj. Największy cmentarz powojenny w Zerbuniu położony jest vis-a-vis dawnej żwirowni, na której Rosjanie utworzyli swój szaniec i stamtąd położyli wielu Niemców. W tym terenie przede wszystkim działał pierwszy korpus rezerwowy oraz oddziały landwery. Jednak kiedy chodzi się po cmentarzu i czyta tabliczki znamionowe, które znajdują się na wielu krzyżach, widać wiele nazwisk, które brzmią po prostu po polsku. Kiedy czyta się też wspomnienia, kto walczył tu pod Zerbuniem, w okolicach Biesowa, Lutrów, to widzimy jedną prawidłowość. Było tutaj wielu żołnierzy, którzy na co dzień stacjonowali na Pomorzu, w Poznańskim, w Wielkopolsce. A więc możemy domyślać się, że było tam wielu Polaków. Potwierdzają to chociażby wspomnienia. Jeden z żołnierzy opisuje sytuację, jak zobaczył wypoczywający oddział pod dworcem w Olsztynie, który walczył tu w tych okolicach i kilka dni potem wypoczywał przed dworcem w Olsztynie, jak skracał sobie czas śpiewaniem polskich pieśni religijnych. Kiedy wysłany przez swój sztab, aby sprawdzić, co tam się dzieje, żołnierz podszedł do tych żołnierzy, okazało się, że w ich oddziale zaledwie 15 jest rodowitymi Niemcami, reszta to Polacy. Po drugiej stronie, jeśli chodzi o oddziały rosyjskie, to we wspomnieniach, które zachowały się z biskupca chociażby, napisane jest, że w poranek, kiedy miała rozpocząć się bitwa, kościół w Biskupcu wypełnił się carskimi soldatami. Ci carscy żołnierze, którzy powinni być prawosławni jakby z pochodzenia, przystępowali do komunii, śpiewali polskie pieśni religijne, więc możemy też domyślać się, że byli to Polacy. Nie wiadomo, czy jedni i drudzy mieli świadomość, że tak naprawdę po dwóch stronach barykady znajdują się żołnierze w obcych mundurach, ale w żyłach których płynie Polska. Ta świadomość Polaków walczących po jednej i po drugiej stronie zaborczych armii każe nam zupełnie inaczej popatrzeć na te pobitewne cmentarze. Pod wieloma krzyżami, czy to prawosławnymi, czy katolickimi, leżą tak naprawdę nasi rodacy, którzy przelewali swoją krew, nie do końca wiedząc, w czyjej sprawie się biją. Od
Odwrót 6. Korpusu z pola walki bardzo szybko zamienił się w bezładną ucieczkę. Mieszkańcy Biskupca na długo zapamiętali widok wycofujących się rosyjskich żołnierzy, którzy jeszcze zaledwie kilkanaście godzin temu wkraczali do tego miasteczka nad rzeką Dymer z wielkim triumfem. Teraz widzieli, jak rosyjscy żołnierze uciekają. Często 4-3 wozy na wąskich ulicach próbowały jechać koło siebie. Słychać było tenten koni. W tym wielkim hałasie końskich kopyt, wozów słychać było rosyjskie rozkazy wydawane bardzo podniosłym, nerwowym głosem. Czasami w falach rosyjskiego wojska rozlegał się taki krzyk rozpaczy, bo to kiedy oficerowie swoimi samochodami próbowali przebić się przez te fale ludzi i nie mogli utorować sobie drogi, to strzelali do swoich własnych żołnierzy, aby ci rozstąpili się i oficerowie mogli uciec z pola walki. Razem z setkami żołnierzy pędzono stada bydła, prowadzono niewolników. To musiał być bardzo wymowny widok. Kiedy Rosjanie wkroczyli do miasta, zapanował tutaj chaos. Ale tak naprawdę najgorsze sceny w Biskupcu rozegrały się dopiero po zapadnięciu zmroku. Ciemności nocy rozjaśniały tylko płonące budynki na wjeździe i na wyjeździe z miasta. W ciemnościach nocy żołnierzom myliły się kierunki. To byli Rosjanie, kompletnie nie znali tych stron, prości żołnierze. Dlatego część z nich wracała wprost w objęcia Niemców. Dopiero na południowych rogatkach miasta, w kierunku na Parlezy, kilku rosyjskich oficerów próbowało zaprowadzić porządek w potężnym korku, który stworzył się z furgonów, które próbowały wyjechać z miasta. Formacje wojskowe mieszały się ze sobą, dlatego też oficerowie za pomocą bata i rewolwerów próbowali przywrócić porządek i wyprowadzić żołnierzy z miasta. Rankiem, kiedy Rosjanie wycofali się z Biskupca, na przedpolach miasta można było zobaczyć rozbite wozy, końskie trupy, wiele porzuconej broni, amunicji, a 6. Korpus w bezwładzie wycofywał się w kierunku z granicy z Prusami Wschodnimi. Można powiedzieć, że wielki, potężny 6. Korpus dowodzony przez generała Błagowieszczeńskiego istniał już tylko na papierze. Stracił swoją siłę bojową i uciekał, aby wydostać się z Prus Wschodnich. Prawe skrzydło armii generała Samsonowa przestało istnieć i było otwarte do niemieckiego ataku. Piękne mazurskie miasto Szczytno znalazło się w sierpniu 1914 roku na prawym skrzydle przemarszu wojsk carskich, które wkraczały na tereny Prus Wschodnich. Podczas ich przemarszu miasto nie odniosło wielkich szkód. Natomiast główne walki rozegrały się tutaj podczas odwrotu armii generała Samsonowa z 29 na 30 sierpnia. Szczytno było jednym z najbardziej zniszczonych miast Prus Wschodnich w trakcie walk, a trzeba powiedzieć, że Prusy Wschodnie były jedynym miejscem w trakcie I wojny światowej na terenie Niemiec, gdzie toczyły się walki. W mieście starły się oddziały pruskie, jak i carskie, które skutecznie sprawiły, że miasto legło w gruzach. Rankiem 30 sierpnia, gdy generał Samsonow już nie żył, miasto Szczytno legło w gruzach. Wycofujące się w bezwładzie prawoskrzydłowe oddziały rosyjskie pod dowództwem generała Błagowieszczeńskiego, przechodząc przez Szczytno, podpaliły miasto. Co było powodem podpalenia, tego do końca nie można ustalić. W momencie, gdy oddziały rosyjskie przemieszczały się ulicami Szczytna, padło kilka strzałów. Czy Rosjanie sami wystrzelili, czy też faktycznie, tak jak twierdzili później, padły te strzały ze strony mieszkańców Szczytna lub osób pochodzenia niemieckiego, tego nie jesteśmy już dzisiaj w stanie zweryfikować. Efektem była bezładna strzelanina tak naprawdę pomiędzy oddziałami rosyjskimi, która doprowadziła do podpalenia miasta. Zresztą żołnierze wykorzystywali do tego celu posiadane przez nich na wyposażeniu paski celuloidu. Cała ulica, która jest tutaj za mną, stanęła w ogniu na tyle mocno, że sami Rosjanie nie mogli tą ulicą się już poruszać w kierunku głównego odwrotu i napływające oddziały od strony Pasymia kierowały się ulicą po drugiej stronie Jeziora Domowego Małego i opuszczały miasto. Całe fragmenty miasta zostają zniszczone. Widoczne są tylko sterczące kominy. Duża dezorganizacja życia w mieście. Część ludności ucieka na wieś, część chowa się w innych miejscach. Pożar, który w mieście Szczytno wybuchł wskutek bezładnej strzelaniny oddziałów rosyjskich, nie był końcem zniszczeń. 30 sierpnia do miasta podchodziły już oddziały niemieckie,
ale w samym mieście byli jeszcze maruderzy rosyjscy. Oddziały 6. Korpusu generała Błagowieszczeńskiego wycofały się na południe od miasta i na wschód, ale tuż za jego granicami. Wtedy też Błagowieszczeński zorientował się, że za szybko uciekł z pola walki i postanowił się chyba cofnąć z powrotem w kierunku pola bitwy. No, były takie sytuacje, że niektórzy dowódcy niższych szczebli bali się, kiedy utracili Szczytno, to mówili, że Szczytno posiadają, co też powodowało dalsze perturbacje z wykonaniem planowych zadań. A jednocześnie już do miasta weszły pierwsze oddziały niemieckie. W efekcie miasto stało się polem walk pomiędzy działami rosyjskimi i niemieckimi. W centrum, jak również poprzez artylerię na obrzeżach miasta. Od strony południowej i wschodniej znajdujące się tam baterie artylerii rosyjskiej zaczęły ostrzeliwać miasto. Miasto praktycznie w całości, centrum zostało zniszczone. Tuż przed nami rozpościerał się wcześniej ratusz miejski w Szczytnie. Praktycznie jedyny budynek w centrum miasta, który przetrwał przejście Rosjan w sierpniu 1914 roku. I tuż właśnie przed nim, 2 sierpnia 1917 roku, witano cesarza Wilhelma II, który przyjechał do Szczytna z wizytą gospodarską, tak to możemy nazwać, by zapoznać się ze skalą zniszczeń w mieście i z postępami odbudowy, która rozpoczęła się praktycznie już w dniach następnych po odbiciu miasta z rąk Rosjan. Głównym punktem wizyty cesarza Wilhelma II był właśnie ten budynek za mną, gdzie mieściło się starostwo powiatowe w Szczytnie. To tutaj landrat szczycieński Wiktor von Poser wraz z urzędnikami powiatowymi i miejskimi przedstawiał cesarzowi plany odbudowy i to, co już do tej pory zostało zrobione. Co ciekawe, w trakcie bitwy, gdy Rosjanie zajęli ten właśnie budynek, a wisiały w nim oczywiście portrety cesarza Wilhelma II i dawnego kanclerza Bismarcka, pocięli je szablami. Odbudowa miasta, współpraca, którą zawiązał landrat Poser, żeby odbudować, opierała się na takim podstawowym programie, który wymyślono w Niemczech dla obszarów zniszczonych przez działania wojenne tuż zaraz pod roku 1914. Polegało to na tak zwanym patronacie, które obejmowały z miasta z zachodu Niemiec nad wschodnio-pruskimi miastami zniszczonymi w trakcie walk. Między innymi nad Nidzicą patronat objęła Kolonia, ale zaczęło się to od Szczytna. Tutaj patronat jako tym, nad tym najbardziej zniszczonym w walkach miastem objął sam Berlin. Tu Mazurzy bardzo byli wdzięczni władzom niemieckim, no i między innymi później wyniki plebiscytu nie były korzystne dla Polski. Dlatego, że te zniszczone miasta i wioski otrzymały rzeczywiście bardzo dużą pomoc właśnie ze strony niemieckiej. Praktycznie do końca wojny, I wojny światowej, w większości miasta, które zostały zniszczone w bitwie pod Tannenbergiem i później były odbudowane. Także tu rzeczywiście to było bardzo istotne, takie można powiedzieć podejście propagandowe. Później wymyślono drugi taki program, gdzie wzajemnie miasta niemieckie i austriackie miały sobie pomagać. I na przykład niemieckie miasta objęły patronat nad miastami austriackimi w Galicji, a z kolei austriackie nad miastami w Prusach Wschodnich. I kolejna stolica cesarska, czyli Wiedeń, objęła patronat właśnie nad Szczytnem, z tym, że wraz z upływem lat i coraz gorszą sytuacją związaną z wojną, ta pomoc Berlina, już szczególnie Wiednia, stawała się coraz bardziej iluzoryczna. Pewnym takim namacalnym dowodem tej współpracy, czy patronatu Wiednia akurat nad miastem Szczytno, było to, że przyjechał tutaj bardzo znany modernistyczny architekt Józef Hoffmann i przygotował w ramach tej pomocy projekt naprawdę ekstrawaganckiego, modernistycznego ratusza, nowego ratusza dla miasta Szczytno, który miał zastąpić stary. Jednak projekt dla wschodniopruskich urzędników był tak ekstrawagancki, że im się nie podobał. Starosta Poser bezpośrednio sam go krytykował, ostatecznie tą propozycję zarzucono. W latach 30. naziści wybudowali obecny ratusz, który swoim monstrum, tak jakby był świadkiem swoich czasów swojego powstania,
czyli czasów nazistowskich. Po walkach pod Biskupcem korpus generała Augusta Mackensena, kierujący się w kierunku miejscowości Pasem Szczytno, kilkakrotnie był odwoływany do pomocy na prawe skrzydło, żeby wejść w miejsce korpusu rezerwowego pierwszego generała Belowa, który miał pomóc pod Olsztynkiem. 28 sierpnia Nidzica była ponownie w rękach niemieckich. Zajął ją generał Hermann von François, który ze swoim pierwszym korpusem zwyciężył Rosjan pod Uzdowem i zamiast, wbrew rozkazom 8 armii, zamiast uderzyć na Łynę, postanowił zająć Nidzicę, idąc drogą z Uzdowa do Nidzicy. Po zajęciu miasta wysłał grupę generała Maxa von Schmetała w kierunku na Wielbark z rozkazem zajęcia miasta. W tym samym czasie pierwsza dywizja pierwszego korpusu powinna zająć Muszaki. Dywizja ta była dowodzona przez generała Conte. Żołnierze niemieccy powinni w tym miejscu blokować odwrót Rosjan, którzy będą próbowali wydostać się poza granicę. Druga dywizja z pierwszego korpusu, dowodzona przez generała von Falka, zajęła pozycję w Napiwodzie, w ten sposób ochraniając Nidzicę przed oddziałami rosyjskimi, które zgromadziły się w lasach na północ od Nidzicy i mogłyby próbować wydostać się przez miasto również poza granicę. Tego samego dnia, 28 sierpnia, 17 korpus dowodzony przez Mackensena doszedł już do Pasymia. Niemieckie dowództwo 8 armii nie do końca wiedziało, jaka jest sytuacja w lasach podolsztyńskich i kilkakrotnie Mackensen otrzymywał rozkaz raz pójścia w kierunku na Szczytno, raz powrotu i marszu w kierunek Podolsztyn. W końcu się już mocno zdegustowany tymi rozkazami, ostatecznie dostał rozkaz marszu na Szczytno i wieczorem 28 sierpnia jego jednostki znalazły się w Pasymiu. Żołnierze otrzymali rozkaz na dzień następny. 36. Dywizja tego korpusu powinna zająć Jedwabno, natomiast 35. Dywizja powinna udać się dalej na południe, aby tutaj blokować wszystkie dukty leśne i blokować tym samym drogę ucieczki Rosjanom zgromadzonym w tym wielkim obszarze lasów Mucko-Napiwockich. Oddziały generała Mackensena otrzymały rozkaz skierowania się na Jedwabno. One w nocy i nad ranem 29 sierpnia kierowały się na Jedwabno drogą przez położoną tutaj na wprost miejscowość Burdąg. Rankiem 29 sierpnia bateria artylerii i batalion piechoty zajął te wzgórza, które są tutaj pod nami i rozpoczęto wówczas ostrzał Jedwabna. Skrzyżowania w zachodniej części wsi, skrzyżowania dróg schodzących się od strony Nidzicy i od strony Olsztynka, żeby zablokować rosyjskie oddziały wycofujące się tą drogą. Wówczas w samym Jedwabnie panowała już panika. Z każdej strony nadciągały wycofujące się oddziały, kompanie rosyjskie były przemieszane, panował generalnie chaos. Niewielkie mazurskie wioski i miejscowości zostały zalane przez tysiące żołnierzy, w tym żołnierzy wrogiej rosyjskiej armii. W tym galimatiasie tysięcy ludzi nie raz i nie dwa dochodziło do bardzo dziwnych zachowań. Pułkownik Krymow, oficer przydzielony ze stawki, który wizytował pole walki oddziałów rosyjskich, donosił o pierwszych przypadkach paniki. Taki pierwszy przypadek paniki miał miejsce w Lipowie, w majątku położonym między miejscowością Kozłowo a Szkotowo. Tutaj niespodziewanie do żołnierzy zgromadzonych na polach wokół tego majątku, wokół tej wioski, ktoś rzucił hasło, że nadciąga niemiecka kawaleria. Żołnierze wpadli w popłoch. Ktoś po prostu rzucił jeden drugiemu: uwaga, Niemcy nadjeżdżają, nadjeżdża kawaleria, uciekamy. I żołnierze zaczęli uciekać w popłochu. Co więcej, zrobiło się takie zamieszanie, że żołnierze zaczęli strzelać sami do siebie. Rosjanie zaczęli strzelać do Rosjan. W tej potyczce zginęło 10 rosyjskich żołnierzy, jak podają kroniki, 60 zostało rannych. Dowódcom poszczególnych oddziałów było bardzo ciężko zapanować nad chaosem, jaki tutaj wybuchł. Wozy z artylerią próbowały zawracać, uciekać, dlatego pogubiono wiele broni, wiele amunicji. Powstała jedna wielka panika. Dlatego też wkładano wiele wysiłków w to, aby potem ten porządek w tym miejscu zaprowadzić. Być może żołnierze, którzy polegli w tej specyficznej potyczce, która wynikała z chaosu, jaki zapanował, pochowani są również na cmentarzu koło majątku w Lipowie. Na łączce koło kościoła ewangelickiego w Jedwabnie Rosjanie przytrzymywali około 500 jeńców wziętych do niewoli dzień wcześniej w walkach pod Waplewem pod Olsztynkiem. Oni odpoczywali pod niewielką kozacką eskortą. Gdy zaczął się ostrzał, wszyscy z nich poszukiwali tam schronienia, czy to w jakichś domach,
w pobliżu tej łączki, czy w samym kościele pod ławkami kościelnymi. To byli żołnierze słynnego 59. Pułku stacjonującego w Iławie. Jeden z bardziej bystrzejszych oficerów niemieckich wziętych do niewoli skoczył na kozackiego konia i pognał z białą chustą w ręce ku strzelającej niemieckiej artylerii. Przybył tutaj na stanowisko i poinformował Niemców, iż nie ma sensu ostrzeliwać dalej Jedwabna, tylko jak najszybciej należy przypuścić szturm, ponieważ Rosjanie są w takiej rozsypce, że bez większych problemów Jedwabno powinno zostać opanowane. I tak też się stało. Faktycznie zginęło 7 Rosjan w trakcie tych walk związanych ze zdobyciem miejscowości. Natomiast nikt nie został po stronie niemieckiej zabity. Było tylko kilku rannych. No, natomiast udało się odbić 500 jeńców właśnie tych wziętych w walkach pod Waplewem przez Rosjan. Ci żołnierze, którzy byli w niewoli, teraz uzbrojeni, wzmocnili oddziały 17. Korpusu. Zostali sformułowani w tak zwany oddział 59 od nazwy swojego wcześniejszego pułku i zdążyli wziąć jeszcze udział w walkach na tej stronie bitw. I tak oto poszczególnym formacjom 17. Korpusu udało się odnieść mniejsze i większe sukcesy w pogoni za rosyjskim przeciwnikiem. Wzięcie Jedwabna oznaczało, że Niemcy mogą przekierować się dalej i zajmować kolejne miejscowości. Wysłano oddziały huzarów w kierunku miejscowości pokolejnowe Borowe, Zimna Woda i tam doszło do potyczek i próby blokady przez właśnie tych huzarów niewielkich liczebnie głównej kolumny wycofujących się oddziałów generała Samsonowa, a jednocześnie Niemcy przekierowali stąd w kierunku miejscowości Piduń i Rekownica kolejne oddziały. 29 sierpnia generał August Mackensen, dowódca 17. Korpusu Niemieckiego, zorientował się, iż oddziały rosyjskie wycofują się na zachód od linii rzeki Omulew. I w tym momencie jego cała 35. Dywizja zmierzająca w kierunku Szczytna, wydawałoby się niepotrzebnie, została rozdzielona. W miejscowości Grom pół tej dywizji w dalszym ciągu kierowało się na Szczytno, a pół przekierowano poprzez miejscowości Warchały i Piduń oraz Nowy Dwór, Rekownica w kierunku miejscowości Małga, która leżała po zachodniej stronie rzeki Omulew. Samotna wieża kościoła w Małdze to jedno z najbardziej tajemniczych, magicznych i magnetyzujących miejsc na mapie bitwy pod Tannenbergiem. Niemcy nie wiedzieli, czy ona będzie obsadzona przez Rosjan, czy też nie, ale ze względu na jej strategiczne położenie i ulokowanie w bagnistej dolinie Omulwi, która rozciągała się na całej tej długości od jeziora Omulew do Wielbarka, to właśnie Małga była w centralnym punkcie, najbardziej odpowiednim miejscu, ażeby uchwycić przyczółek po tej stronie tej rzeki. Z bardzo dobrą lokalizacją do obrony otaczały ją zarówno kręte doliny Omulwi, szerokie, ale również pozostałości po dawnych jeziorach, które w średniowieczu okrywały tą miejscowość, bagniste, trudne do przebycia. Wydawała się idealnym miejscem do założenia takiego bastionu, który w znaczący sposób powinien utrudnić odwrót oddziałów rosyjskich spod Olsztynka. Kiedy w roku 1914 uciekały tędy wojska rosyjskie, była tu potężna wieść. Dzisiaj została z niej tylko wieża, gdyż po II wojnie światowej Wojsko Polskie uczyniło na tych terenach potężny poligon, likwidując zabudowania dawnej wsi. 70. Brygada Piechoty pod dowództwem generała Schmidta von Knobelsdorfa o godzinie 23 tego dnia bez walki przekroczyła rzekę Omulew, odległą od tego miejsca o jakieś 1,5 kilometra, po czym praktycznie też bez walki zajęła samą Małgę. Rosjanie nie zdążyli jeszcze tutaj dojść. Jednocześnie wysłano mniejsze oddziały w kierunku dalszym południowym w celu zablokowania ewentualnego dalszego odwrotu. Około północy oddziały pod dowództwem kapitana Leszera doszły do miejscowości Piec, a jeszcze dalej w kierunku południowym oddział wydzielony pod dowództwem porucznika Tamsa dotarł na skraj miejscowości Kanwezy. Tam do rana obserwował tą miejscowość i się okazało, że zaczynają się tam pojawiać kolumny wojskowe rosyjskie. Zadecydowano o szturmie na tą miejscowość. Niewielki oddział zdobył Kanwezy i wziął około 1000 jeńców do niewoli. Wcześniej przez Kanwezy przeszła już zasadnicza część lewej kolumny generała Preinsowa, która później dostała się do niewoli pod
samym wielbarkiem. O sytuacji w Kanwezach z meldunkiem wysłano konno z powrotem do Małgi do generała Schmidta von Knobelsdorfa, porucznika Kuna. Tutaj po otrzymaniu tego meldunku generał Knobelsdorf zadecydował o wysłaniu większych sił w kierunku Pieca pod dowództwem pułkownika Brunemana w postaci jednego batalionu z 21. Pułku Piechoty wzmocnionego baterią artylerii. Wokół tej wieży krąży wiele legend. Jedna z głównych legend to legenda o skarbie Samsonowa, który gdzieś tu miał być zakopany. Jeżeli mówimy o skarbie Samsonowa, to musimy wziąć pod uwagę, że to nie jest jakaś jedna określona kasa. Taką kasę miał każdy pułk, dywizja, korpus, no i oczywiście armia. Ta najważniejsza kasa, czyli kasa armijna, zdążyła wyjechać z okrążenia i zostać uratowana przez Rosjan. Było wiele innych kas, kasy korpuśne, kasy dywizyjne. Już w trakcie bitwy wiele jednostek niemieckich te kasy przejęło. Między innymi pod miejscowością Zazdrość oddziały korpusu generała Belowa w potyczce z oddziałami pułku Newskiego przejęły kasę całego 13. Korpusu. Ale również po bitwie szukano tych kas. Wiele zostało również znalezionych przez miejscową ludność. Ale również podczas działań poligonowych żołnierze wykopywali różne artefakty z I wojny światowej. Między innymi bardzo cenne sztandary pułkowe, które były zakopane pod ziemią, gdzieś głęboko pod ziemią, w drewnianych skrzyniach albo w skrzyniach po amunicji. Najsłynniejsza opowieść o tej znalezionej kasie dotyczy właśnie Małgi. Kowal nazwiskiem Kowalski z Małgi miał swego czasu znaleźć kasę w nadrzecznych zaroślach nad rzeką Omulew. Do jej przetransportowania na posterunek policji w Małdze trzeba było użyć kilku ludzi. Otrzymał za to nagrodę na tyle pokaźną, że stać go było na kupno domu na Bartnej stronie w Szczytnie, wówczas w willowej dzielnicy o już dużym znaczeniu i prestiżu dla jej mieszkańców. Być może jeszcze jakieś 2-3 kasy czekają na swojego odkrywcę. Poligon w Muszakach to dobre miejsce, aby zobaczyć, jak szybko przyroda radzi sobie z cywilizacją stworzoną przez człowieka. Po miejscowości Piec nie ma tu nawet śladu. Gdzieniegdzie widać fundamenty, ale są porośnięte gęstym lasem. Natomiast jedynym świadkiem wydarzeń, jakie rozegrały się tutaj w końcówce sierpnia, kiedy roku 14, kiedy rosyjscy żołnierze próbowali się wydostać z okrążenia i trafili na niemieckie oddziały, jest cmentarz położony niegdyś na skraju wioski, a dzisiaj w środku wielkiego lasu. O godzinie 6:20 rano 30 sierpnia grupa pułkownika Brunnemana wyruszyła z Małgi. Nie doszła daleko. Tuż przed miejscowością Piec, odległą o 3 km od Małgi, natknęła się na silny oddział Rosjan. Wywiązała się walka, w której zginęło 14 żołnierzy niemieckich i 166 Rosjan. Ostatecznie Rosjanie się poddali. Do niewoli dostało się tutaj 800 żołnierzy, 3 pułkowników, 1 generał. Niemcy zdobyli 16 dział. Polegli w walkach żołnierze najpierw zostali pogrzebani tam, gdzie padli. Później w 1919 roku stworzono ten leśny cmentarz wojenny. W tym czasie, gdy Niemcy zajęli Małgę, to gdzieś tam, daleko jeszcze 10 km w kierunku północnym, w zimnej wodzie 13 Korpus Kulujewa dopiero rozbijał przeszkodę, jaką postawili huzarzy oddziałom rosyjskim. Jednocześnie o godzinie 19, kilka godzin wcześniej, grupa Szmytała na południu dotarła do Wielbarka. Te wydarzenia to jest tylko kilka godzin różnicy. Niemcy w wielu punktach w zasadzie już okrążyli armię generała Samsonowa, jego centralne korpusy. Jesteśmy w miejscu symbolicznym dla dowódców w bitwie pod Tannenbergiem. W trakcie odwrotu armii Samsonowa niemieccy generałowie zauważyli, w którym miejscu trzeba umiejscowić pułapkę. Najszybciej doszedł do tego generał von François, który po odbiciu Nidzicy od razu przekierował oddziały wydzielone pod dowództwem generała Maxa Szmytała w kierunku Wielbarka. Chodziło o zajęcie drogi Nidzica-Wielbark i samego Wielbarka jako tego przyczółka od strony zachodniej zamykającego okrążenie armii Samsonowa. Sama droga Nidzica-Wielbark miała ogromne znaczenie, była tak zwaną drogą rokadową, która zamykała tak jakby ruch
od strony południowej granicy Prus Wschodnich wśród piaszczystych, równych terenów. Droga idąca w zasadzie przez wiele kilometrów swoistą groblą wśród płaskich terenów zapewniała możliwość obrony przed próbującymi się wyrwać z kotła oddziałami. Brakowało tylko drugiego skrzydła. Tym skrzydłem była ta rzeka, rzeka Omulew, a spotyka ona się z drogą Nidzica-Wielbłąd tutaj na tym właśnie moście. Niemcy postanowili zamknąć oddziały armii generała Samsonowa w kącie, który stworzy droga Nidzica-Wielbłąd i rzeka Omulew. Dlaczego akurat rzeka Omulew? Bo tak jak droga Nidzica-Wielbłąd była pewnym wzniesieniem w terenie, dawała jakąś osłonę dla zamykających oddziałów, to tak samo rzeka Omulew przez wiele kilometrów wije się tutaj dosyć krętym korytarzem, doliną rzeczną bagnistą, którą dosyć ciężko przebyć, a do tego dochodzą jeszcze liczne jeziora, które budowały cały system dodatkowych przeszkód wodnych. Do tego, jeżeli chodzi o rzekę Omulew, dochodzi szereg odnóg cieków wodnych, które w tej zabagnionej dolinie były dodatkową przeszkodą. To bardzo ułatwiało sprawę Niemcom. Było wiadomo, że rzeka Omulew i droga Nidzica-Wielbłąd spotyka się w Wielbłądku i właśnie tutaj trzeba te oddziały wydzielone wysłać najszybciej. 29 sierpnia o godzinie 19 po walce na drodze między Jagarzewem a Wielbłąkiem grupa generała Maxa von Schmetała zajęła miasteczko. Jednak między grupą generała Maxa von Schmetała a pierwszą dywizją generała Konty w Muszakach była przerwa 25 km obsadzona przez nieliczne oddziały niemieckich żołnierzy, więc okrążenie nie było jeszcze szczelnie zamknięte. Dlatego też zdobywcy Wielbłąka za chwilę będą musieli stoczyć jeszcze jedną walkę o zamknięcie tego przejścia dla Rosjan, gdyż nacierały na nich duże oddziały wojska, które próbowały wydostać się za granicę Prus Wschodnich, przez którą przed chwilą, kilka dni zaledwie temu, próbowali nacierać na Niemcy.